Witajcie ponownie, witam ponownie na naszym podcaście grupowym grupy Betony T29. Udało mi się połączyć z Mateuszem Monkiem. Można wiele mówić, dosyć długo przedstawiać, ale myślę, że nasz gość przedstawi się wam najlepiej sam od siebie. Witam ciebie, Mati. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Mateusz Bąk po tej stronie połączenia. Popularny Bączek, może dla niektórych Mati, choć sam chyba preferuję Bączek. Witam was wszystkich serdecznie. To jak wolisz Bączek, to ja też będę częściej z tego korzystał, bo jak żeśmy pisali wcześniej, to dosyć często się Mati zwracałem, ale jak może być Bączek, to będzie Bączek, nie? Tak, żeby było wygodniej. Nie ma problemu żadnego, dawaj, śmiało, jedziemy z tematem. Słuchajcie, znowu podchodzimy do odcinka pod tytułem Wielka Lechia Moich Marzeń. Z pierwszym odcinkiem mogliście się zapoznać w rozmowie z Marcinem Gałkiem. Drugi odcinek właśnie z Bączkiem. Temat ten sam, aczkolwiek Wielka Lechia Moich Marzeń brzmi dumnie, brzmi wielko, ale pod tym wszystkim kryje się dosyć dużo ukrytych epitetów. Przede wszystkim, czy możesz nam powiedzieć, jak to się u ciebie zaczęło? Mniej więcej od którego roku jesteś tak bardziej związany z Lechią, tak świadomie, jako kibic i jakie to były czasy? Znaczy wiesz co, no ta Lechia przewijała się u mnie od samego początku mojej przygody z piłką, bo znaczy, no ja zacząłem dość późno, zacząłem około wieku 8-9 lat, gdzie teraz dzieci zaczynają no, tą pierwszą styczność, może nie samo trenowanie, ale już gdzieś obcowanie z piłką w formie jakichś tam zabaw, no to w wieku 5-6 lat, ja miałem lat 9, to było trochę po śmierci mojego ojca i zacząłem w Pruszczu Gdańskim. I pamiętam, że dosyć szybko graliśmy sparring z Lechią, z jedną drużyną i z drugą drużyną. Dostawaliśmy dosyć spore baty, więc ta Lechia była dosyć szybko. Więc wtedy już jako początkujący chłopak, trenujący początkujący chłopak w piłkę nożną w Pruszczu, zorientowałem się, że jest coś jeszcze fajniejszego, mocniejszego i to niedaleko, czyli Lechia. Ale też jeszcze z moim sąsiadem Adamem, w trakcie gdzieś rozpoczęcia tych treningów w Pruszczu, w Mosirze Pruszdańskim, byłem na testach w Lechii, tak to nazwijmy, na naborach w Lechii, na starej hali jeszcze, która po której jak się trenowało, czy tam się ewentualnie grało w piłkę, wychodziło się całym zielonym, bo wiemy, że ona była cała przecież w tym zielonym mchu takim. I tam ten nabór przeprowadzał trener Globisz i my się z Adamem nie dostaliśmy. Ale później finalnie w wieku 13-14 lat, trochę też nie ukrywam, na doczepkę jako taka opcja rezerwowa przy okazji walki Łukasza Pawlewicza. Razem z Łukaszem Pawlewiczem przedostaliśmy się do Lechii Gdańsk. No, czyli zaczynałeś w tych takich, powiedzmy to sobie, no, ciężkich czasach, tak, dla Lechii, no bo to były, no, później chyba rok 2001 i to wszystko się zaczynało od A-klasy, już później to budowanie tego wszystkiego to był ten najtrudniejszy, ale powiem ci, że jak patrząc czasami w przeszłość też bardzo, no mimo, że dziwny, to bardzo przyjemny okres dla nas. Powiedz mi tak, czy wtedy w tym czasie, jak się znajdowałeś, nie, na pewno miałeś jakieś, nie wiem, wizje, marzenia, jak to może wszystko dalej potoczyć się, mam tutaj na myśli z klubem, wiesz, droga jego rozwoju. Ja wiem, że te cele, wiesz, że apetyt to już pewnie w miarę jedzenia, ale też sobie pewnie zakładałeś, że coś można jeszcze osiągnąć. Pamiętasz może, co było na samym początku jakimś takim, no może nie sufitem, ale tak kolejnym takim szczeblem, tak na przestrzeni 2-3 lat? A czy wiesz co, no u nas to było tak, że w momencie, gdy my przyszliśmy z Łukaszem Pawlewiczem do Lechii, to mieliśmy gdzieś te 13-14 lat i to było kilka naczyń powiązanych, dlatego że wtedy powstawały te pierwsze szkoły mistrzostwa sportowego w Polsce. Tych szkół chyba powstało około 6-8. My mieliśmy tą szkołę na terenie AWF-u i my praktycznie całe dnie spędzaliśmy w tej szkole, trenowaliśmy tam, graliśmy w Lechii. Później ta szkoła po roku, dwóch gdzieś też straciła budżet, trochę to się rozsypywało, ale cały czas te treningi też były jakby na zasadzie szkoły mistrzostwa sportowego. I tam miałem styczność z piłkarzami, powiedzmy dla nas przez duże P, rok starszymi, tak? No bo tam była ekipa Łobodziński, Rogalski, Mila, Nawodczyński, Mierzejewski, nie chciałbym kogoś pominąć, to byli ci chłopcy, którzy zdobywali wicemistrzostwo Europy wtedy z Globiszem, z trenerem Michałem i my ich mieliśmy jakby na co dzień. Wtedy też pierwszy Sebek Mila gdzieś zaczął przychodzić do szkoły, nie na wszystkie Lechie, bo już zaczynował trenować z pierwszym zespołem. Później wylądował w Grodzisku i ja szczerze wtedy nie byłem wyróżniającym się zawodnikiem, więc moje myśli, jak ja sobie tak myślę o swojej psychice w wieku lat, nie wiem, 15-16, to ja chyba nie marzyłem o karierze wielkiego piłkarza. Nie wiem, to szło chyba tak samo z siebie, że ja grałem w tą piłkę, trenowałem, grałem na tej bramce, no dobra, jeździłem gdzieś tam na takie jakieś kadry.
z racji tego, że może też nie miałem ojca, nie miał kto mnie poprowadzić, nie miał kto ze mną rozmawiać na te tematy, nie miał kto ewentualnie snuć planów, marzeń, menedżerów, to wszystko po prostu było na zasadzie tak, że ja wychodziłem o 7 rano z domu, wracałem o 19 po treningu. Mój brat zajmował się czym innym, starszy o 3 lata starszy. Moja mama pracowała całymi dniami, żeby gdzieś nas utrzymać. I później nawet ten okres, że my w wieku 17-18 lat zaczęliśmy tworzyć prawdziwą Lechię, też do nas to jakby nie docierało, że to się skończy, powiedzmy, zawodowym uprawianiem piłki nożnej, bo stan tej ekipy, która zaczynała w A-klasie, no też nie przebiło się oprócz tam mnie, nie wiem, Łukasza Pawlewicza, czy nie chcę kogoś pominąć, praktycznie nikt się nie przebił na poziom ekstraklasy. Ja zagrałem w ekstraklasie dopiero w wieku 24 czy 25 lat, więc to jest też kosmos, no to jest późno. Dużo straciłem jakby na zasadzie takiej, że to się nie wydarzyło wcześniej, nie to, że straciłem to jakby przez Lechię, ale na zasadzie takiej, że to się wydarzyło wszystko późno, więc... Ale z drugiej strony, jak pomyślę, no jakbym miał grać w Ekstraklasie w wieku 19-20 lat, no to chyba psychicznie bym tego nie dźwignął, nie byłem na to gotowy. Może to też było pokłosie tego, że no tak jak wspomniałem wcześniej, od 9 roku życia nie miałem ojca, więc może po prostu później dojrzewałem gdzieś tam do pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o moją głowę. Nie? A powiedz mi tak, kolejne awanse, tak? No bo wiadomo, z A-klasy już później, kolejne już później, to wszystko szło tam, piąta, czwarta liga. Jakoś, pamiętasz mniej więcej, jak to się niosło na trybunach? Bo ja pamiętam, no ja byłem wtedy jako kibic, pamiętam te wszystkie wyjazdy, wiesz, bliższe, dalsze. No dalsze to mówimy tutaj o jakichś, nie wiem, Dzierzgoniach czy tym podobnych miejscowościach, ale... Lechia wtedy ewoluowała pod każdym względem, nie? Każdy awans to przynosił troszeczkę zmian, troszeczkę polotu i finezji w tym wszystkim. A tak pamiętasz mniej więcej, jak możesz to jako zawodnik ocenić, na przykład jak to widziałeś, jak to się wszystko na trybunach tam zwiększało, to wsparcie, doping, czuliście to na przykład jako zawodnicy, no zaangażowanie kibiców, którzy wtedy poświęcali się jakiś w ten sposób dla klubu? Wiesz co, no na pewno duża frajda, no jak byliśmy jeszcze tymi młodymi chłopcami, jeździliśmy na mecze własnymi samochodami i wracaliśmy z meczu i te samochody z nami jechały, czy gdzieś powiedzmy no na jakiejś wiosce za Malborkiem było powiedzmy 400 osób i biegło przez boisko, bo jakiś tam głupek krzyknął Arka Gdynia. No to były takie przeżycia do zapamiętania, przeżycia, które... No, które dla nas sporo znaczyły, jeżeli chodzi o to, że dobra, no faktycznie tutaj się coś tworzy, bo wiesz, no bo Lechia Gdańsk, no jeżeli chodzi o miasto, o klub, no to tutaj zawsze powinno być najwyższy poziom rozrywkowy, no bo to jest znaczące miasto w Polsce, tu jest odpowiednia klientela, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no czyli kibice Lechii Gdańsk i to były przykre czasy, że to wszystko było trzeba w ten sposób odbudowywać. To, że my mieliśmy taką bliską styczność, że kibice odbudowywali ten klub, że kibice jeździli na te mecze i to nie były trybuny, więc ta styczność była bliska. To, że kibice dawali nam kilka złotych czasami za to, że my graliśmy w tą piłkę. To, że wielu z nich no, poświęciło jakieś swoje zdrowie, pieniądz, chęci, miłość do tego, żeby to odbudować. Później to już musiało po prostu zostać sprofesjonalizowane. No to pozwoliło, że my tych wiele osób poznaliśmy na cześć, na przybij piątkę. I wiemy jakby, no, że faktycznie gdyby nie oni, to wszystko by się nie wydarzyło w ten sposób. No być może by się odbudowało w inny, ale nie w ten. I dlatego no, wiadomo, że wiele osób do dzisiaj, powiedzmy, czuje się odpowiedzialnych, czuje mocniej to, co się dzieje z klubem, jak są gorsze momenty. Jeżeli chodzi o dalsze momenty, takie sobie myślę, nie wiem, Unia Janikowo, trzecia liga, gdzieś już jakieś faktyczne trybuny, gdzie było jakieś starcie z pasi brzuchem, no to już wyglądało o wiele bardziej profesjonalnie, jeżeli chodzi o z naszej strony, o takie podejście do tego, że my już gramy o coś i my musimy już dźwignąć to na wysoki poziom, to mi się wydaje, że to już była trzecia liga i druga liga, która była wtedy pierwszą ligą, tak? No bo wiemy, że jakby po drugiej ligie następował najwyższy poziom rozrywkowy. Myślę, że to były już te momenty, gdzie my walczyliśmy o to, żeby faktycznie tutaj przychodziło po kilka tysięcy ludzi i faktycznie tak było. No ja uważam, że no w dzisiejszych czasach ten stadion po prostu jest za duży. No. Ten stadion jest piękny, Bursztynek jest piękny, to jest stadion na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy, ale na Ligę to jest za duży stadion. No to jest za duży stadion i nawet jak przyjdzie te 15-20 tysięcy ludzi, co przecież nie jest małym wynikiem, no bo
jak w innym mieście, nie wiem, czy na Legii przyjdzie 20 parę tysięcy ludzi, czy w Krakowie przyjdzie 20 parę tysięcy ludzi, no to wygląda o wiele lepiej. Ja myślę, że ten stadion powinien być chudszy o jakieś 10 koła. No, tak jest moje skromne zdanie. Uważam, że ten stadion powinien być chudszy. Wtedy jakby przychodziło 20 koła ludzi, no to zapełnianie tego stadionu w 70% tworzyłoby zupełnie inną atmosferę. No, nawet jak przyjdzie 12-13 tysięcy ludzi i ten stadion jest zapełniony, no nie wiem, teraz szybka matematyka, 12, nie wiem, 30 parę procent, no to nie wygląda dobrze. I ogólnie w Polsce jest taka tendencja, że nie przychodzi się na swój zespół, tylko przychodzi się trochę na przeciwnika. No wiemy, że ten poziom nie jest taki jak w Bundeslidze, że to nie wygląda tak, jak byśmy chcieli. Ale no za mało jest tych ludzi na trybunach. Troszeczkę za mało jest tych ludzi na trybunach. Zdecydowanie za mało. Szczególnie ci powiem, że jeszcze do niedawna taki cel 18-19, tak? No to można było spokojnie realizować na większości meczów. Oczywiście mecze, wiesz, no z bardziej tam jakimiś hucznymi tam przeciwnikami, tak? Z Ległą, tak? Czy jakieś tam z koleżankami za Gdyni zawsze przyciągały więcej. Ale to takie 2-3-4 mecze w sezonie, kiedy było tam no rzeczywiście mocno przeszło 20 tysięcy, ale taki standard też był tam, było po te 18 tysięcy i to tak dosyć często. Szkoda, że teraz spadliśmy do tego, że się cieszymy jak jest 10, tak? No bo to, co ale się to, działo teraz... 18 tysięcy to dalej jest nie 50% stadionu, więc to dalej nie wygląda tak, jakby wiesz, to patrząc całościowo na stadion, to nie jest dobry widok. No, ja uważam, że jesteśmy troszkę jakby ofiarami sukcesu tego stadionu. No, oczywiście mamy piękny stadion, nie daj Boże w przyszłości przyjdzie taka kultura przychodzenia na mecze i będzie taki dział, nie wiem, marketingu w Lechii, PR-u, będą takie wyniki, że tu będzie przychodziło po 30 koła na cały mecz, ale ciężko mi to jakoś uwierzyć na tą chwilę, no bo obserwuję to, co się dzieje w polskiej ekstraklasie od dłuższego czasu. Wiesz, no dobra, byłyby europejskie puchary, no na pewno trochę ludzi by przyszło, no ale później przyjdzie mecz, nie chcę wymienić żadnego zespołu, żeby nikogo nie skrzywdzić, przyjdzie mecz z jakimś zespołem po prostu mniej medialnym i znowu przyjdzie 10 koła. Ja nie wiem, z czego to wynika, że nie ma nagród do wygrania w przerwie, nie wiem, że jest zimno, nie wiem, że bilety są za drogie, nie wiem, że ten poziom jest troszkę słabszy niż na zachodzie, pewnie i tak. Ale no po prostu tych ludzi w Polsce nie przychodzi aż tak dużo. No i to patrzysz, przecież spojrzysz na wszystkie stadiony w Polsce, czy na Śląsk Wrocław, gdzie też ten stadion potrafi świecić pustkami, a pojemnościowo też jest spory. I to jest jakiś problem globalny, jak ja sobie pomyślę o tym meczu z Legią Warszawa, gdzie wygraliśmy 1-0, co Maki strzelił, Maciek Makuszewski strzelił bramkę i tam była cała ta akcja. Trzy dychy, nie wiem, czy tam, nie chcę teraz obrazić tych ludzi, którzy organizowali tą akcję, czy to było trzy dychy, czy to było 100 tysięcy na trzy mecze, no tam była jakaś taka akcja, że to fajnie wypaliło, no przecież ten stadion wyglądał pięknie, no, jak tam było 30 parę tysięcy, cały stadion, kartoniada, biało-zieloni, no ale zbuduj takie coś, no chociaż nie wiem, na 70% spotkań w Ekstraklasie, no mi się to wydaje jako opcja niemożliwa, wbrew pozorom. Nie? Albo bynajmniej mało możliwa. Tam chyba wtedy był ten frekwencji, to było na meczu z Legią, to było chyba 36,5 tysiąca, o ile tam się nie mylę. I to jest chyba maks, ile może wejść przy tych sektorach tam, tych buforowych razem z sektorem gości. Ale wiesz, wtedy... były wyniki wtedy, bo to chyba tak no, cały czas tam w czubie byliśmy. I tam była niesamowita praca wykonana wtedy tych ludzi, którzy pracowali w marketingu, czy no odpowiadali za całą promocję tego wydarzenia i to trzeba im też oddać, no bo to też jest dział, który potrzebuje rąk do pracy, no potrzebuje pomysłów, potrzebuje dobrego wynagrodzenia, potrzebuje rąk do pracy, potrzebuje chęci i to też nie może być tak, że się zbuduje coś z niczego, no to samo przecież się nie buduje, to nie jest tak, że ludzie sami przyszli na stadion, nie? Jeżeli to był jakiś pomysł, jeżeli to było nagłośniane wszędzie, jeżeli do tego było zrobione odpowiednie akcje marketingowe z odpowiednim przede wszystkim pomysłem, chemią, I ludzie chcieli przy tym pracować, bo czuli to i mieli za to dobre wynagrodzenie, to się udało. No. Jeżeli gdzieś w takich momentach się po prostu, nie wiem, czy oszczędza, no, żebyście nie brali moich słów dosłownie, no ale jeżeli nie ma odpowiednich rąk do pracy, to też ciężko coś egzekwować, nie? Znaczy no, delikatnie to nazwałeś, no bo ja, wiesz, no ja to mogę powiedzieć szczerze, no w klubie... No dobra, delikatniej to ujmę, no panuje no mały nieporządek, tak? No pod wieloma względami, nie? Organizacyjnymi również. To powiem ci teraz może tak zgrabnie przejdę do takiego zapytania. Czy nie uważasz jeszcze, że ta drużyna, w której miałeś przyjemność sądzę występować, czy ja tak no liczę do tego sezonu 2016-17, powiedz mi, czy to nie był jakiś szczyt możliwości Lechii obecnych czasów? No bo można wiele, wiesz, no ja nie jestem może wielkim zwolennikiem właścicieli obecnych Lechii,
No ale mówisz to pod względem piłkarskim, czy jakby pod względem otoczki, która była? Myślę, wiesz co, że tak pod względem chyba przede wszystkim piłkarskim, ale z drugiej strony też organizacyjnie to też wyglądało chyba troszeczkę lepiej niż teraz. Wiesz, ja mówię tak, ja nie mam wglądu, wiesz, no, w całą sytuację klubu, tak? Dlatego mogę tylko i wyłącznie ocenić z tego, co gdzieś tam docierało do nas tam, do kibiców, tak? No to było takich bardziej, no, co każdy, no, przeciętny kibic mógł na przykład jakieś takie informacje zebrać. To mam na myśli. To powiedz mi, czy to był taki szczyt, że to była ta właśnie ta wielka Lechia, która gdzieś tam się tworzyła za ten Nowaka, kiedy, no, skład, ci powiem, no jak tak można się cofnąć o 6 lat i sobie sprawdzić gdzieś, wiesz, poprzednie składy Lechii, no to wyglądało to przynajmniej, no, dosyć mocno, tak? Sam wspomniałeś, że byliście w czubie przez bardzo długi czas. Czy według ciebie też to była taka, ta Lechia, to był taki szczyt mniej więcej tego projektu, tej obecnej Lechii? No nie, no bo jak spojrzysz na wyniki, no to wiesz, no to trener Stokowiec zdobył więcej, nie? No bo masz Puchar Polski i masz brązowy medal. Więc tam tego nie było, tam było czwarte miejsce, nie było Pucharu Polski. Tak, więc tak, tutaj bym oddał najwięcej tej drużynie trenera Stokowca, no bo to są jakby w historii Lechii, a czy może nie w historii Lechii, no, ale jakby na tej ostatniej najlepsze wyniki, ale bo wiesz, bo to jest też tak, że no ja już nie jestem związany z Lechią Gdańsk, nie mam żadnej umowy z Lechią Gdańsk, mógłbym mówić, co mi się żywnie podoba i może, nie wiem, może żałuję, że nie mam takiej odwagi, żeby mówić, co mi się żywnie podoba, ale z drugiej strony nie mam potrzeby też, żeby na siłę, wiesz, tam na siłę komuś robić przykrości. Wiadomo, że swoje jakieś przemyślenia mam. Nie jestem związany z Lechią, dlatego że postawiłem jakby na co innego, na biznes i na rodzinę, dlatego już jakby nie trenuję chłopaków bramkarzy w Lechii Gdańsk, ale wiesz, no są, tak jak sam mówiłeś, powiedziałeś ty, że masz wiele zastrzeżeń do obecnej jakby władzy Lechii. Ja też mam wiele żalu gdzieś w sobie wewnętrznego, który być może kiedyś przyjdzie jakiś moment, że będę chciał powiedzieć, nie wiem, czy to w ogóle ktoś będzie chciał tego słuchać, bo to są moje żale, niekoniecznie może poparte, ktoś mi powie logicznymi argumentami, ale ja uważam inaczej. Ale jak spojrzysz w perspektywie czasu od momentu przejęcia, oddania Lechii przez pana Kuchara, no jak spojrzysz na wyniki Lechii Gdańsk, no to powinniśmy raczej się cieszyć niż się smucić, nie? Więc wiesz, ilość bycia w czubie, czwarte miejsca, pierwsza ósemka, europejskie puchary, raz, dwa, czy tam powiedzmy kwalifikacje do europejskich pucharów, Puchar Polski, trzecie miejsce, no tego kurde przecież wcześniej nie było. Nie możemy tylko psioczyć, ja oczywiście wiem, jakie wy macie argumenty, co wam się nie podoba, kto wam się nie podoba konkretnie, i każdy z nas ma swoje jakieś przemyślenia, ale jak spojrzymy czysto sportowo na to, mi też się mogło nie podobać, że jak zostały przejęte władze, nagle w przeciągu 3 okienek pojawiło się 50 nowych nazwisk w Lechii i tylko ja, Rafał Janicki i Piotrek Wiśniewski patrzyliśmy, kurwa, po szatni, jak ludzie wchodzą i wychodzą. I wiesz, tak. Jak nie wiesz, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. No 50 transferów w przeciągu 3 okienek nie robi się, żeby polepszyć zespół, tylko robi się po coś. No ja nie muszę dalej mówić. Ale jak spojrzysz na to globalnie, no to te wyniki są. No nie mamy mistrza, wiadomo, że rośnie apetyt w miarę jedzenia. Przyzwyczaili się kibice, że tu już powinno być za każdym razem trzecie miejsce, drugie i walka o faktycznie europejskie czy o mistrza. Ja też bym to chciał, żebyśmy byli cały czas na równi, nie wiem, z Legią, z Lechem, no teraz Raków Częstochowa, żeby te pierwsza piątka, żeby tam Lechia zawsze się mieliła i zawsze komuś tam po prostu walczyło o te najlepsze miejsca. Teraz przyszedł taki sezon, że się, powiedzmy, załamało prawie wszystko, tak? Że się załamało prawie wszystko, do tego jest mało kibiców, słabe wyniki, walka o utrzymanie, słaba energia i to po prostu się teraz jakby mieli, no ale no jak spojrzysz na te lata, teraz ile jest czasu przyjęcie, powiedzmy, przez zachodnie władze, nie wiem, to już jest 8 lat. 8 lat, chyba, no to... To było, no to chyba jak tam 2014 rok, chyba styczeń albo luty, jakoś tak, wiesz, no to prawie 9. Mi te władze, a czy może nie te władze, inaczej, mi te przejęcie też nie pomogło w dłuższej karierze. Wręcz moja przygoda z piłką została za szybko zakończona przez pewne fakty, no przez ilość transferów itp. itd., przez jakieś tam, powiedzmy, no może nie tyle co polityczne uwarunkowania, ale no uważam, że mogłem pograć trochę dłużej, ale jak spojrzysz na Lechię całościowo na te ostatnie 8, 9, 10 lat, no to te wyniki są.
Nie no, wyniki, wiesz, no, oni akurat, jeżeli chodzi o to na przestrzeni od momentu przejęcia, to oni się, jeżeli chodzi o taką statystykę, to oni się bronią z tym, że rzeczywiście zbudowali coś, rozbudzili apetyty, ale teraz jak patrzymy na to, co się dzieje teraz już, albo co wychodzi na jaw, tak, na przestrzeni ostatnich miesięcy i jak to wszystko się składa w całość, to dla ludzi, którzy, no ja byłem też bezpośrednio związany z odrodzeniem Lechii, tak, no w większym lub mniejszym stopniu jakieś tam wyjazdy, zrzutki, to wszystko też się działo tam przy moim udziale, też przy mojej obecności, mniejszej lub większej, ale przy tym byłem, więc patrzenie na to, że jak w końcu, wiesz, budowaliśmy ten, no po stopniu kolejne etapy osiągając, i teraz ktoś przyszedł praktycznie na gotowe, troszeczkę na gotowe, dużo, wiesz, no jednak tych pieniędzy też było włożone. Coś zrobili, coś osiągnęli, a tutaj się okazuje, wiesz, że ten klub jest no, w takiej rozsypce. No i tak troszeczkę patrzymy na to, że wiesz, no skoro już coś osiągnęło dany szczyt, tak, no to teraz, że już może być, że zaczyna, już dochodzimy do tego momentu, że może być już właściwie tylko gorzej. No i tego się obawiam, bo tak rozmawiałem, wiesz, jak rozmawiałem z Grzesiem, jak rozmawiałem z Marcinem, tak, no to niestety to się też gdzieś pokrywa, że te wszystkie czarne chmury doprowadzają do tego, że no jest tak, jak jest. No i boimy się, że to, co już dobre, to już było i że teraz ciężko będzie nawet nam walczyć, no, znaczy no mieć pewne na przykład miejsce w środku tabeli, że walka o utrzymanie to nie będzie tylko jednosezonowy wyskok, tak, że tutaj za dużo musi ulec zmianie, żeby to wszystko wróciło na właściwy dla nas poziom, tak? Ja ciebie nie chcę też ciągnąć, wiesz, przepytywać ciebie, albo żebyś mówił o czymś, o czym nie chcesz mówić, ale wiem, że no mimo, że już nie jesteś, no, jako związany z Lechią, jako powiedzmy sobie kontaktowo czy pracowniczo, no to też wiesz troszeczkę więcej niż przeciętny zjadacz chleba, no i świadomość tego, co się dzieje, nie jest dla ciebie przytłaczająca? Ja wiem, że to było długie pytanie, tak? Więc możesz tylko się odnieść do samej końcówki tego. Jak... Znaczy, wiesz co, nie wiem, takie moje jakieś luźne spostrzeżenia. Ja mam wrażenie, że może, wiesz, może, kurde, obrażę kogoś, ale nie będę mówił personalnie. No, mi się wydaje, że jest od strony zarządzającej w klubach w Polsce jest za mało profesjonalizmu, co nie znaczy, że piłkarze są zajebiści, no bo my też odbiegamy poziomem od... no od lepszych lig. No, ja nie byłem wielkim piłkarzem. Grałem, trenowałem z piłkarzami o wiele lepszymi ode mnie, którzy widzieli więcej ode mnie, ale ja czasami wracam sobie do takiego jednego momentu w mojej przygodzie z piłką, jak z Maritimo, czyli tam z portugalskim klubem, w którym byłem pół roku, pojechałem na Porto. Mhm. Siedziałem na ławce, w 30 sekundzie strzeliśmy bramkę, podrażniliśmy dwa, w tym zespole grał Demirelisz, Falcao, Hulk, Carvalho, Helton na bramce, no tam grały takie koty. Pojechali z nami 4-1, mogli wygrać 10. Jak ja siedziałem na ławce i pomyślałem sobie, patrząc na to, jak oni grali w piłkę, jak ja bym miał wejść na prawą obronę na 5 minut, to bym zerwał jedne i drugie krzyżowe. Więc ja jakby kompletnie mam świadomość, żeby ktoś nie powiedział, że jestem zadufanym w sobie jakby Mateuszem Bąkiem, ale ja widziałem... Inaczej, wiesz co mnie jakby cieszy, to, że ja właśnie już jakby nie jestem przy piłce nożnej, że ja nie muszę, kurwa, za przeproszeniem, patrzeć na te abstrakcje wielkie. A czyli na te abstrakcje, które się dzieją w zarządzaniu klubem, w prowadzeniu klubem, w traktowaniu ludzi, w relacjach interpersonalnych, kurwa, w abstrakcjach, które się dzieją od akademii, po jakieś inne rzeczy. Ja często mówiłem, co myślę, mówiłem na głos, co mi się, kurwa, nie podoba i też mnie ludzie nie lubili, bo ja byłem inny. Bo ja się nie godzę na pewne rzeczy. Teraz jestem szczęśliwy, że mogę prowadzić swoją firmę. Czy ona odniesie dalszy sukces, czy nie, bo jest jakiś kryzys, nie? Sprzedajemy samochody. Ale ja zarządzam z moim wspólnikiem firmą. Ja mogę traktować dobrze ludzi. Ja mogę powiedzieć, ja chcę przede wszystkim ich dobrze traktować i im dobrze płacić, ale też wymagać. I przede wszystkim szanuję to, że my sobie mówimy w robocie prawdę. A to, jak się zachowują ludzie w piłce, jak traktują... Wiesz co, no nawet ostatnia sytuacja na Twitterze napisałem, nie wiem, czy ktoś mnie tam ogląda, czy nie, ostatnio była taka przykra sytuacja w Polsce, że dwie osoby, no dosyć prominentne w Polsce, ale o jedną osobę mi chodzi, która o wiele dłużej grała w jednym klubie piłkarskim, no usłyszało zarzuty jakieś tam korupcyjne, tak? No jest tam afera w Polsce i jeden z tych ludzi pracował bardzo długo w jednym klubie. Ja, kurwa, nie słyszałem dobrej opinii o tym człowieku. W piłce, jak słyszałem, ktokolwiek był w tym klubie, miał styczność z tym człowiekiem, to mówił same najgorsze rzeczy. Ja sobie na Twitterze napisałem, że
gdyby piłkarze byli złymi ludźmi, halo, halo, jesteś? Też się nie cieszę, że ten gość ma problemy z prawem, ale chodzi o to, że tak się źle ludzi traktuje w Polsce. Mam kolegę, który jest fizjoterapeutą po drugiej stronie Trójmiasta. No akurat tam się gdzieś urodził, tak wybrał. Bardzo go lubię. Znamy się długie lata już wcześniej się znaliśmy, niż faktycznie został fizjoterapeutą w akademii w klubie z Gdyni. Oni pół roku temu, czy 7 miesięcy temu dostali, zdobyli wicemistrzostwo juniorów, tak? Tam celi, czy młodszej, czy starszej, przepraszam, teraz nie chcę się pomylić. No kurwa, wszyscy dostali premię, tylko nie on. No bo kurwa, jest fizjoterapeutą, no i mnie takie rzeczy po prostu, i wiesz, i jak ten człowiek ma chcieć pracować, jak on ma się czuć? I to jest po prostu jeden przykład z wielu. Jeżeli mamy Akademię w Lechii Gdańsk, słuchasz mnie cały czas? Tak, jestem. Tam na chwilę coś zrywało, ale to tam było 2 sekundy, już jesteś z powrotem. Jeżeli mamy akademię, nie wiem, w Lechii i ktoś postanawia być trenerem, dlaczego ja jakby też przestałem być trenerem? Bo widziałem, że tam już jest gdzieś sufit, tak? No dobra, nawet jak będę fajnym trenerem w akademii, dobra, pójdę może do pierwszego zespołu, z pierwszego zespołu trener straci pracę, ja znowu spadnę do akademii i tak będę się bujał. Powiedziałem, że nie, no chcę spróbować teraz po piłce zdobyć znowu coś innego, tak? No jakby zdobywać. Akurat padło na biznes. Teraz, a dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, gdyż masz w akademii, jak ktoś postanawia być w akademii, nie wiem, strzelam hipotetycznie, chce trenować zajebiście chłopaków under 16, under 15, under 17. Poświęca temu, jakby no chcę poświęcić temu całe swoje życie, bo w tym widzi sens. Strzelam, hipotetycznie nie chodzi o kwoty, chodzi mi o sposób, jakby o sposób funkcjonowania i zarabiania tych chłopców. Powinien zarabiać, nie wiem, 6, 8, 10 koła, przyjść do pracy na 8, powinna być akademia, powinny być boiska, wyjść z pracy o 17, nie wiem, czy chłopcy by mieli rano trening, czy po południu, siedzieć w tym klubie, analizować, sprawdzać, wszystko okej. Chłop dostaje 6, 8, 10 koła, postanawia, że tak wygląda jego życie i robi wszystko, żeby ci chłopcy grali jak najlepiej w piłkę. To u nas się robi tak, że przychodzi ktoś do klubu, nagle wpierdala 20 tysięcy więcej obowiązków, a kurwa chłopcy mają po 3 etaty. Jeden w szkole, jeden w WF, tutaj 8 na rano, tam i kurwa tu 600 zł, tam 700, tam 800, bo razem zbiorą 4. I od tych ludzi się coś wymaga. No kurwa, sorry, że ja się po prostu nie poniosło. No może nie wiem, czy będę chciał, żebyś ten wywiad udzielił, ale to są po prostu rzeczy, które się dzieją i tak się profesjonalnie nie poprowadzi niczego, no. A jeżeli mówimy o małych rzeczach, to zastanówmy się, gdzie są błędy w większych rzeczach, no. No one muszą być, no po prostu ludzie, którzy są być może, nie wiem, w polskich klubach, skąd są zarządzani, jak polskie kluby są zarządzane, no to dopiero jak się dzieje coś fajnego, nie wiem, no spójrzcie na Lecha, jeżeli chodzi o akademię. No jeżeli oczywiście mistrzostwo Polski, czy tam w Europie nie idzie, ktoś tam może powiedzieć, ale jak spojrzysz to, co oni zrobili z akademią, ile oni siana wyciągają z chłopaków z akademii, no to kurwa da się jednak, tak? Da się czy się nie da? No da się, no wiesz. No, tylko przykład, trzeba zainwestować. Przykład... Jeżeli spojrzysz, nie wiem, na Raków, na sposób zarządzania klubem, nie wiem, ekstraklasowym, być może, nie wiem, ja nie byłem tam od środka, nie wiem, ile tam jest patologii, bo pewnie wszędzie jakieś są zawsze, ale chodzi o to, że się da, ale no nie da się kurwa prowadzić klubu, kurwa, bez ludzi albo ludźmi, którzy się nie znają i jeszcze, kurwa, traktować ludzi jak bydło, no. No, słuchaj, nawiązałeś do Lecha Poznań, no to już jest zupełnie, powiem ci, jak patrząc z naszych tutaj, no, jeżeli chodzi o Gdańsk, w przeniesieniu do tego, co mają w Poznania, dokładniej we Wronkach, no to tam jest konkretny budynek. Tam jest przecież cały ten były stadion Amiki, to jest... A czy wiesz, ten budynek powstał teraz, ale chodzi tak, o sposób, tak, jakby, ale... wiesz, funkcjonują, oni oczywiście są dobrą. Do nich chce, wiesz, przyjeżdżać, ale powiedz mi, no, co ma osiągnąć chłopak under 17, że on codziennie trenuje o 8 rano w Sopocie, później jedzie do szkoły gdzieś na zaspę, później coś, a jego trener ma 4 etaty, no. No, to jest jedna z głównych przyczyn w ogóle patologii, która nas dosięga, tak? Wiesz, nie, no nie, wiesz, tego, jest, tego jest wiele, no ja po prostu, wiesz, tu gdzieś miałem z jakimiś rzeczami styczność. I tyle, no i wiesz, ja podałem przykład z Gdyni, no wiesz, no to są też przykłady, no to co, no fizjoterapeuta jest gorszy, nie dostanie siana? Trenerzy dostali, a fizjoterapeuta nie dostanie premii? No przecież on codziennie pracuje z tymi chłopcami też, ale to nie jest tylko przykład w Gdyni, no wiesz, to, ja
nie wiem, ja nie pamiętam wszystkich rzeczy, które mnie w piłce spotkały, ale to jest, dwie rzeczy mnie bardzo cieszą. Bardzo cieszą, odkąd jakby troszkę jakby, no wiesz, też pewnie tęsknię. Tęsknię za piłką nożną, za trenowaniem. Być może przyjdzie taki moment, że będę pukał do Lechii, żeby mnie przyjęła i żeby mógł trenować chłopaków, bo przecież ja nie powiedziałem, że Lechia to jest coś złego, tylko chodzi o same sposoby funkcjonowania w piłce nożnej. Dwie rzeczy. To, że mam weekendy dla mojej rodziny i dla moich dzieciaków, to jest jakby rzecz, która po prostu cieszy mnie najbardziej, że nie mam tego weekendowego systemu funkcjonowania. A druga rzecz to jest taka, że ja po prostu nie widzę już tych patologii, nie? No to ja się spodziewam, że to mogło też już, wiesz, przeważyć. A powiedz mi, mam tak jeszcze, chciałem ciebie nawiązać właśnie do tego, co powiedziałeś. Powiedz mi, czy tak w przyszłości, jak ten głód się by pojawił większy i załóżmy, że w Lechii by się zmieniło na tyle, że zaczęliby doceniać mniej więcej to, co tracą. Ja mam na myśli, że ten klub powstał, odbudował się dzięki ludziom, zaangażowaniu byłych działaczy, piłkarzy, tak? Ludzi bezpośrednio związanych z Lechią. Teraz bezpośrednio, słuchaj, no, próżno jest szukać ludzi, którzy byli związani z Lechią od zawsze. Ja mówię na przykład o piłkarzach, tak? No tego nie ma, tak? To powinno być na każdym szczeblu, przynajmniej w większej ilości, bo jak się pojawia, no to to są, wiesz, no, to jest znikome, tak? To powinni korzystać z tego. Tak jak mówisz, to powinno być finansowane, premiowane. Załóżmy teraz hipotetycznie, za jakiś czas sytuacja się troszeczkę polepsza. Ktoś zaczyna myśleć i zaczyna mieć to ręce i nogi. Myślisz, widziałbyś siebie tak jeszcze jako pracownika związanego z Lechią, żebyś wrócił do na przykład funkcji trenowania, czy może do jakiejś innej funkcji? Wiesz co, nie wiem, czy jest tak naprawdę miejsce dla mnie, w sensie, czy ja się nadaję, bo jeżeli chodzi, wiesz, nie mam żadnych mocnych papierów trenerskich. Nie poszedłem dalej w tą stronę, nie inwestowałem w siebie. Jeżeli chodzi o gdzieś jakieś sposoby, być może gdzieś indziej w strukturach, nie w szkoleniowych, też wydaje mi się, że nie mam odpowiedniego wykształcenia, żeby swojej Lechii dać coś więcej, poza tym, że w niej kiedyś byłem i w niej grałem. I nie wydaje mi się, żeby to było super sprawiedliwe i fair wobec takiego klubu jak Lechia Gdańsk, że ja bym po prostu miał tam siedzieć, bo kiedyś byłem. Na tą chwilę moja firma kompletnie by mi na to nie pozwoliła, bo ilość czasu, który muszę jej poświęcić, nie pozwoliłby mi na to. Więc wydaje mi się, że są o wiele lepsi ludzie na ewentualne miejsce, które mógłbym gdzieś zająć, które by mogli pomóc klubowi Lechii Gdańsk. Wiesz, no trenowanie juniorów, fajna rzecz, ale kurczę, no to jakoś nie wiem, nie jest jakoś szczyt mojej ambicji, nie? No, ja też nie chcę się oszukiwać, jakby i nie przykładać może do tego, wiesz, w takich 100% i mieć gdzieś z tyłu głowy sumienia, że ja może tego nie robię tak naprawdę na 100%, nie? Ja ci powiem, dlaczego ja ci zadałem to pytanie. Ja ci zadałem to pytanie, bo internet i pod tytułem, wiesz, te wszystkie grupy facebookowe ogólnie pękają w szwach, na przykład od, wiesz, komentarzy i tam jakichś sloganów właśnie, że jedyne, że zawsze najbardziej potrzebne są właśnie, że gdzie jest bączek, gdzie jest wiśnia, czemu, wiesz, nie doceniamy, czemu... Ale to wiesz co, to też nie jest tak, ja wiem, sorry, że ci wchodzę w słowo, to jest przywiązanie pewne do nazwisk, do pewnej historii, która była, ale to nie zawsze jest tak, że były piłkarz jest, kurwa, fajnym trenerem, fajnym dyrektorem, fajnym prezesem i to nie zawsze się pokrywa. To nie jest tak, że to, wiesz, że to musi w ten sposób działać. Jeżeli mógłbym pomagać klubowi na przykład w jakiś sposób, który nie byłby tak znaczący i tak wpływał, bo też widziałem takie przypadki, że bycie kogoś jakby na zasadzie, bycie kogoś za zasługi też potrafi ranić, jakby ten klub, z którym ewentualnie ktoś jest związany. To też nie jest najlepsze wyjście zawsze, wiesz? To też nie jest tak, że najlepsze wyjście, że gdzie jest Piotrek, gdzie jest Mateusz. No ja znam chłopaka w Gdańsku, który trenuje bramkarzy i trenuje bramkarzy w klubie, nie w Lechii. Jest tak zakochany w tym zawodzie, jest tak profesjonalistą i na przykład ja uważam, że on powinien już dawno pracować w Lechii Gdańsk, czy w akademii, może przy pierwszym zespole nie, bo jest Paweł Prymiel, czy w akademii powinien mieć sowite wynagrodzenie i takiego chłopaka powinno się ściągnąć za każde pieniądze do Lechii. I to nie chodzi o to, że ja bym był lepszy od niego, bo ja grałem w Lechii, on nie grał. On by był lepszy ode mnie, bo o wiele lepiej by wykonywał na przykład ten zawód niż moja osoba, nie?
cieszę się, że ty to powiedziałeś, tak? No bo ludzie tak naprawdę, wiesz, często coś gadają, walą, piszą, a się nie zastanawiają albo też nie pytają głównego zainteresowanego, czy on by chciał, czy on to czuje, czy wiesz, czy by się w tym realizował. Słuchaj, Mateusz, ja nie będę ci zabierał wiele czasu, bo wiem, że jesteś mocno zajęty, ale mam ostatnie pytanie na sam koniec. Jak niewygodne, to nie udzielaj odpowiedzi. Ostatnio się pojawiło co do tych, wiesz, zajść ogólnie w szatni Lechii. Ogólnie za szybko, moim zdaniem, na przykład Flavio został nazwany, wiesz, legendą klubu, tak? Dla nas, dla środowiska kibicowego, legendą klubu to jesteś ty czy Piotek, tak? Czy Wiśnia, no to dla nas to wy jesteście legendami. Czy ty się jakoś tak mierzysz na przykład z tym, że tak mocno do ciebie się przykleiła ta łatka legendy Lechii i nie wiem, czy masz jakieś swoje zdanie, że ktoś może zasługuje na to mniej lub bardziej? Nie mówię teraz o tobie, ale tak na przykład w odniesieniu do obecnych naszych piłkarzy, czy jakoś, masz jakoś w ogóle, nie wiem, swój pogląd na to, czy jest to ci zupełnie obojętne, szczerze mówiąc? Wiesz co, no, ja zawsze mam jakiś dystans do tego, co zrobiłem, ale do dzisiaj są jakieś momenty, że ktoś mnie gdzieś pozna, że ktoś mi przybije piątkę i to są takie fajne momenty, że człowiek, wiesz, nie napawam się wtedy dumą, nie wiadomo jak paw, nie pokazuje ogona, ale to są takie miłe momenty, które pokazują, że fajnie to było robić. Moja historia, czy tam Piotka, że tyle lat w Lechii, moja, że tam od A-klasy do Ekstraklasy, no to są jakieś tam, powiedzmy, fajne historie, które się stworzyły, ale pod względem na przykład piłkarskim mógłbym zazdrościć Flavio i pewnie zdrowo zazdroszczę, bo chciałbym tyle osiągnąć na poziomie Ekstraklasy na przykład dla Lechii, co on. I chciałbym rozegrać w Lechii, nie wiem, 200 spotkań w Ekstraklasie, być kapitanem przez, nie wiem, 7 lat, być przez 5 lat najlepszym bramkarzem w Ekstraklasie. No oczywiście, żebym chciał. No każdy, kto tam coś robi, chce być w tym dobry. Mnie jakby inna rzecz interesuje, no bo ja też byłem obrażony może na Lechię samą w sobie, czy nie wiem, czy na osoby, które spotkałem w swoim życiu na pewnych tam etapach, które zarządzały mną w Lechii. I to było przed Portugalią i po Portugalii. I bo ja, no bo tak jak mówiłem, no ja mówiłem, co myślę, miałem problem z pewnymi osobami i to zawsze tak było, że dochodziło do jakiejś konfrontacji, ja się też obrażałem. Ale no jeżeli mówimy obecnie o jakichś legendach, ja nie chciałbym skrzywdzić kogoś, tylko mnie zastanawia to, czy faktycznie kogoś bolały plecy, czy nie bolały. Jeżeli faktycznie kogoś bolały plecy, to 100 razy klęknę i przeproszę, a jeżeli kogoś nie bolały plecy, no to wybacz, no. Dokładnie, idealnie to ująłeś. Słuchaj, Bączek, ja już ci nie będę zabierał więcej czasu. Tak jak obiecałem, cieszę się, że poświęciłeś mi parę minut więcej niż było to możliwe. Mam nadzieję, że troszeczkę da to niektórym ludziom do myślenia, to żeśmy tutaj powiedzieli, przekazali. Dziękuję tobie w imieniu naszych tutaj słuchaczy, Grypowiczów. Mam nadzieję, że też pozytywnie spędziłeś ten czas. No dzięki, no pozwoliłem sobie może trochę więcej. Mam nadzieję, że nie dostanę rykoszetem. Dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi, wszystkiego dobrego, zdrówka.